teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play... Let's Play... Bohemian Killing. Nie jestem do końca pewien, czy ja to dobrze przeczytałem, ale tak, na tą grę byłem strasznie nahypowany od Pixel Heaven, kiedy po raz pierwszy w nią zagrałem. Niesamowicie mnie wciągnęła na Pixel Heaven i od tamtej pory czekałem na premierę. Nie sądziłem, że aż tak szybko się pojawi. Gra jest, jak widzicie, całkowicie po polsku i... No chyba więcej nie będę mógł... To będzie po raz pierwszy, kiedy ja będę grał w tą grę. Więc trzeba będzie zobaczyć, co się dzieje w ogóle, a więc... No, nie pozostaje mi chyba nic innego, jak po prostu... Uruchomić ją, więc zacznijmy. Zwróć się do swoich decyzji. Każde kłamstwo może zmienić wyrok na lepszy lub gorszy. Okej. Okay. Oczywiście my będziemy chyba... Wskazówka. Pamiętaj, że w grze nie tworzysz historii, tylko kłamiesz o tym, co już się wydarzyło. Bohemian Killing... Aha, spoko. Dobra, 10 na 10. Gdzie jest ten otwórz drzwi? Nie mogę. Dobra, nie mogę otworzyć drzwi. Mogę skakać? Nie. Powinno już tu być. Więc zaczynajmy więc. A co to się ma dziać? No, w grze są interakcje, które przyspieszają czas. Sprawdźcie używając książki leżącej na stole. 15 minut. Okej. Okay. Czas w grze płynie jak w rzeczywistości. Jest istotne, aby użyć wiarygodne zeznanie. Otwórz drzwi. Okej. Okay. To nie działa. No to chyba nie pozostaje mi nic innego. W trakcie zeznań możesz pomijać pojedyncze linie dialogowe poprzez przytrzymanie F. W trakcie scen w sądzie przytrzymanie S powoduje pominięcie całej sceny i przejście od razu do zeznań. Będę się starał przejść jak najlepiej mogę tą grę, ale po raz pierwszy muchałem praktycznie. O. Boże, ten model postaci. Ja nie wiem, że gra jest ładna, ale na pewno jest interesująca, intrygująca nawet. Okej, okay. Czyli chyba jesteśmy mordercą, który zabija tą babkę. Nie mogę nic innego zrobić. Lewy przycisk myszy. Pyk. Dobra. The Moon was present. Gra stworzona przez Marcina Makaja, Stephanie Korn... Kornikard chyba? Bohemian Killing. Monsieur Eaton. Będę czytał tę kwestię. Tak o. W trakcie zeznań możesz pomijać... Dobra, to było. Palace the Justice. Czyli chyba, nie wiem, Pałac Prawdy albo coś w tym stylu. Nie znam się na francuskim języku. To muszę od razu powiedzieć. Napomknąć. Dlaczego mój mikrofon jest przyciszony? Ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Mężczyzn, mówię do pana. Przepraszam, Monsieur le President. Zamyśliłem się. Czy zrozumiał pan akt oskarżenia? Niestety, będę musiał prosić pana prokuratora o powtórzenie. Monsieur Eaton, czy uważa pan to wszystko za żarty? Jest pan oskarżony o poważne przestępstwo. Proszę się skupić, panie prokuratorze. Bardzo proszę. Jak już mówiłem, oskarżam Alfreda Etona o to, że dnia 17 października 1894 roku w Paryżu zamordował Marie Capet. Alfred Eton tego dnia przebywał na premierze sztuki Fromisse i Vol de Feu, która miała miejsce w operze Opera Garnier. Jak wynik zeznań świadków, oskarżony wyszedł około godziny 20:30 jeszcze przed końcem bankietu.
Około godziny 21:25 wynajął na swoje nazwisko pokój w hotelu Caucasus, znajdujący się w sąsiedztwie kamienicy, w której zamieszkuje. To w tym pokoju około godziny 23:16 dokonano zabójstwa Marie Capet. Następnie oskarżony wrócił do kamienicy, w której mieszka i około godziny 22:05 wszedł do swojego apartamentu. W towarzystwie Marie Capet mniej więcej w tym czasie wpuścił ją do swojego mieszkania. Wynika z opinii daktylopinnej. Nie wykazano odcisków palców ofiary na zewnętrznej stronie drzwi, a jedynie na wewnętrznej. Alfred Eaton podstępem groził doprowadzić ofiarę do swojej ukrytej pracowni, która znajduje się na piętrze jego mieszkania. Raport policyjny nie wykazał śladów walki ani oporu. Może chciała być zabita. Oskarżony prawdopodobnie chciał przetestować na Marie Capet prototyp maszyny tortur, którą skonstruował. A która to maszyna znajdowała się w tym pomieszczeniu wraz z narzędziami medycznymi oraz podręcznikami dotyczącymi tortur. Kiedy Marie Capet porozumiewała się, co zamierza oskarżony, chwyciła za metalowy pręt leżący w pomieszczeniu i uderzyła nim oskarżonego w głowę, co stanowiło realne zagrożenie życia i zdaniem lekarzy mogło spowodować utratę przytomności. Rozumiem, że tego nie zrobiła. Na owym pręcie stwierdzono odciski palców lewej dłoni Marie Capet oraz ślady krwi Alfreda Etona. Ślady krwi znaleziono także na podłodze w tym pokoju. Sam oskarżony w momencie zatrzymania miał rozległą ranę tłuczoną głowy, co potwierdziła ekspertyza medyczna. Korzystając z okazji, Marie Capet uciekła z mieszkania oskarżonego w dużym pośpiechu i stresie. Wskazują na to liczne odciski palców Marie Capet, które zabezpieczono na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania oskarżonego. Następnie Marie Capet pobiegła do pobliskiego hotelu Caucasus, tego samego, w którym oskarżony wcześniej wynajął pokój. Caucasus? Jak wynika z zeznań recepcjonisty, Marie Capet była niezwykle zestresowana, podczas słowa lekarz i policja. Prawdopodobnie chciała wezwać pomoc. Kiedy recepcjonista wyszedł po wodę, żeby uspokoić Marie Capet, kobieta zniknęła. Kolejnego dnia, to jest 18 października, około godziny 8:32, jej ciało zostało znalezione przez pokojówkę w pokoju wynajętym przez Alfreda Eatona. Stwierdzono tam liczne podciski palców ofiary i oskarżonego oraz ślady krwi ofiary. Bezpośrednim powodem zgonu był silny cios zadany w podbrzusze w okolicy wątroby za pomocą noża o długości ostrza około 14 cm. Narzędzie z broni skonstruowane przez oskarżonego zostało zabezpieczone w jego mieszkaniu. W sumie niezły sztylet. Była na nim niedomyte ślady krwi Marie Capet oraz odciski palców oskarżonego. Oskarżonego obciążają również zeznania jednego z sąsiadów, który około godziny 23:30 minął się z nim w drzwiach wejściowych kamienicy, w której obaj panowie mieszkają. Świadek zeznał, że ubranie oskarżonego było ubrudzone krwią. Wspomnianego ubrania niestety nie odnaleziono. W momencie popełnienia zarzuconego mu czynu oskarżony był poczytalny, to jest świadomie kierował swoim postępowaniem. Zarzucony mu czynu oskarżony mu grozi kara od dożywotniego pozbawienia wolności lub kara śmierci. Czy oskarżony wreszcie zrozumiał akt oskarżenia? O, Mr. Le Prezydent. Czy oskarżony przyznaje się do zarzuconych mu czynów? Nie. Nie. Czy oskarżony chce złożyć wyjaśnienia? Tak. Panie prezydencie, czy mogę prosić o chwilę rozmowy z moim klientem? Oczywiście. Proszę tylko, żeby nie zabrało to zbyt dużo czasu. Już go dość zmarnowaliśmy.
A, czyli sędzia. Myślę, jestem, proszę pamiętać, że w każdej chwili może pan... Przecież wszystkie dowody są dostępne pod klawiszem TAB. Dowody będą przedstawiać sądowi w momencie ich odkrycia przez pana w trakcie zeznań. Dzięki temu zaskoczymy prokuraturę. Jeżeli znajdzie taka potrzeba, to pod klawiszem Q znajdzie pan ciąg zdarzeń, które miały miejsce według prokuratury. Czy będzie pan potrzebować mojej pomocy w trakcie zeznań? Będę służyć panu radom i przypominać o ważnych faktach i wydarzeniach. Czy chcesz, aby obrońcy pomógł ci w trakcie składania wyjaśnień? Wiecie co? Damy tak. Jesteśmy gotowi, sędzio. Zacznijmy więc. Panie Eton, co robił pan dnia 17 października 1894 roku w godzinach od 20 do 24? Tego dnia odbyła się premiera sztuki Prometheia, sponsorowana przez firmę Lafayette, której jestem głównym projektantem. Od godziny 19 byłem na owej premierze w Opera Garnier. Około godziny 20.30 już po spektaklu stwierdziłem, że nie mam ochoty na... nudny bankiet i wolę popracować. Pożegnałem się z sługą Argentem, prezesem Lafayette i pojechałem moim automobilem do domu. Na miejsce dotarłem około 21. No, nie tworzysz historii, tylko kłamiesz o tym, co już się wydarzyło. Bohemki istnieją setki możliwości. Możesz próbować zwalić winę na kogoś innego, kłamać się manipulować dowodami, przyznać się do zarzuconych czynów, a nawet zadawać niepoczytalnego. Ja bym tu spróbował nie mówić prawdy cały czas, ale kłamać. Cały czas kłamać. I zobaczyć, czy mi się to uda. Przez moment obserwowałem uroki Montmartre. No ale nie mogę skakać. Nie widzę moich nóg. Gra 2 na 10, nie żartuję. Nie przyjmuję sobie tej części. Założę się, że pewnie musi. Po prostu musi być jakiś glitch, żeby się tam dostać. Dobra. Więc mamy prawdopodobnie kilka minut. Zdecydowałem wybrać się na wieczorny spacer. Mogę postracić żony? Nie. Odpłuc samochód. Próbowałem odpalić samochód, ale skończyło się paliwo. Z Opera Garnier wróciłem na Opa, raki nie było szans, że gdziekolwiek pojadę. Przeczytałem kawiarniane menu. Menu de jour. Zupy kai gunnon gtnie. Dobra. No elo. Ała. Co się dzieje? Przedłem do Café de Paris, chciałem napić się dobrego wina, zjeść kawałek sera. Grupka paryskiej chłoty próbowała mnie przypędzić. Zaraz. Jak krzyczą, że nie ma miejsca dla złodziejaszków, cyganów pobili mnie i rzucili na ulicę. Byłem cały we krwi. Wait, what? Czy zgłosił pan te fakty funkcjonariuszom policji? Nie, sędzia, stwierdziłem, że szkoda mojego czasu, by zawracać sobie tę głowę. Dlaczego tak pan zdecydował? Godzina mojej pracy jest warta więcej niż życie każdego z tych plebejuszy. Poza tym, gdybym to zgłosił, świadczyłbym im przysługę. Co ma pan na myśli, panie Eton? Gdyby trafił do więzienia, mieliby tam lepsze warunki niż w norach, które nazywają domami. No dobrze, proszę wrócić do zeznań. Okej, ale akurat to mnie niepokoi. Dlaczego to się tak psuje. Czy on tu jakieś inne rzeczy? Zapuknęłem drzwi mieszkania, ale nikt nie odpowiadał. Okej. Chyba mam... Rudy la McKin. Otworzyłem drzwi i wszedłem do kamienicy, w której mieszkam. No, koniecznie będzie zwrócony wpływ czasu. Zegarek jest znowu tutaj. Zdarzenie według prokuratorów. Dobra, o jedne. Spoko. Zwróciłem uwagę, że sąsiada z podwójki dalej zagra za korytarz. Zagra ca. Słuchaj poczty. W czymś leżał list wysłany do mnie z Ministry de la Justice. Where's the justice?
Monsieur le Président. To jest dowód znaczny numer 2. Jasno pokazuje, że mój klient miał jak najlepsze zamiary, projektując swoje urządzenie przesłuchujące zgodnie z jego plany. Miało być ono przekazane prokuratorze i organom ścigania w celu poprawy skuteczności przesłuchań. Sugestie prokuratora, jakoby mój klient planował wykorzystać urządzenie do torturowania bezbronnych kobiet są pochopne i całkowicie nieprawdziwe. To nie dowodzi jedynie tego, że oskarżony szukał zastosowania dla swojej maszyny tortur. Nie znalazł poparcia ze strony ministra, więc postanowił ją przedstawić na niewinnej kobiecie. Ministra Sprawiedliwości. Sąd popiera opinię, że sam fakt złożenia propozycji ministra sprawiedliwości nie stanowi wystarczającego dowodu. Zakładam, że jakoby oskarżony działał w dobrej wierze w momencie tworzenia tegoż urządzenia. Panie Eton, proszę wrócić do zeznań. Dobra, trochę mi się Sonic 06 przypomina. Gdybym była jakaś zmiana scenki, to była po prostu no loading. Raczej. Następnie otworzyłem drzwi. Otworzyłem drzwi wewnętrzne. Teraz zamknę ze sobą. Zaraz. Pod tabem coś było. Dobra. Narzędzie z broni zapłyki wyglądane przez... identyfikacyjna. A, czyli to jest ten nasz gościu, okej. Dobra, więc muszę pokryć wszystkie te rzeczy. Więc nie powtarzam, znalazłem w tajnym procesie skarżonego, stwierdzono, że nim nie będę, bla. Znajdziłem w tajnej pracowni Alfreda Edsona, prawdopodobnie część składowa jednego z wynalazków stwierdzono na niej ślady krwi należące do oskarżonego oraz odcisk pocałów lewej dłoni Marie Capet. Ofiara została znaleziona w pokoju hotelu Kaukakes przez pokojówkę i tak. Zresztą też zostawię do mnie, że sprawnienie wezwał policję, ciała nie przenoszono ani nie próbował ukryć, nie stwierdzono, żeby sobie zginął. Dobra, na razie zajmiemy się tymi trzema, czyli znaleziono tą deskę i mój sztylet obecny. Teraz pytanie, idę windą czy tutaj? Zrób zakupy. Zacznijmy przeczytać ogłoszenia. No ja to widzę tylko jakieś chrześcijańskie ogłoszenia. Jak grałem to na Pixel Heaven, to pojechałem windą, więc wiesz co, pójdę sobie teraz schodami. Zdecydowałem się użyć schodów zamiast windy. Później użyłem what? Zapukałem do drzwi mieszkania, ale nikt nie odpowiadał. Spoko. Ja muszę się spotkać z tym sąsiadem jakoś. Do drzwi Mansia Bristota, który po chwili odkrzyknął. Są otwarte. Zawsze odwiedza pan się o tak dziwnych porach? Pan Elston to jeden z tych, którego darzę sympatią, jak nie mam odwzajemnioną. Powinno chodzę spać, czasem lubimy się pokusić o politykę i wpływ rewolucji na dzisiejszą Francję. Proszę znawać dalej. Why? Dlaczego mnie to cały czas teleportuje praktycznie? The fuck? Dobra, to jest mieszkanie naszego kumpla, tak? Służby prowadzące do salonu. O, tu jest nasz kumpel. Siema, Eniu. Plus 10 minus. Zaraz. Ja chcę... Muszę blokować przez zadanie. Zaraz, ja pominąłem jakiś dowód. Oh shit! Wspierające. Ofiary. Zeznanie rodziców Etona, zeznanie rodziców Hugo Argenta. O, jest!
Nie udało się skontaktować z elitem, byś sam pozostaje sam się i zgodnie zeznaje, że nie cieszy ich dzielenie kamienicy sobą pochodzącą z niższej klasy z cyganem, w związku z czym nie utrzymywali kontaktu towarzyskich z Wolfem Ocenem. W dniu zabójstwa nikogo z sąsiadem nie było w kamienicy. To taki... Ej, zaraz, czy... Ha! Glitch. Jak mogłem, powiedzcie mi, że ja mogę to jakoś zgliczować. Ja tak lubię, jak w grach glitcha. Dobra, więc chyba muszę z nim porozmawiać. Tak, bo... Nie wiem, no. Ja się z jakimś sąsiadem mam spotkać, bo pamiętam, że coś mówili, że... Z jakimś się tam sąsiadem widziałem i wtedy coś mi tam powiedział. Że zobaczył mnie w tej zakrwawionej. Zakrwawionej rzeczy. Płaszczu. Dobra, porozmawiam z nim. Przez kilkanaście minut rozmawialiśmy z Monsieur Brissettem, znowu pokłóciliśmy się o rewolucję. Pan Brissett czuł żal, że w nowoczesnej Francji jego szlachetne urodzenie nie ma już znaczenia. Pochwalił się też, że zatrudnił służącą. Nie wiem skąd miał na jej wynagrodzenie, nie zauważyłem też efektów jej pracy. W całym mieszkaniu panował syf jak zawsze. Wydało się to panu dziwne? Owszem, sędzio, jeżeli ktoś zatrudnia służy, to chyba można spodziewać się porządku, a w tym mieszkaniu go nie było. Czy pański sąsiad mówi coś więcej o swojej służącej? Tak, miałem do tego dojść. Okazało się, że to Mary Capet, moja dawna znajoma ze szkoły. Wychowaliśmy się w jednym mieście, nie wiedziałem, że przeprowadziła się do Paryża. A więc przyznaje pan, że znał ofiarę? Tak, wiedziałem, kim jest ta kobieta. Tak swoją drogą, możecie napisać w komentarzach, czy chcecie, abym czytał, czy nie. Nie chciałem być wścibski, ale ciekawie mnie, co jest za drzwiami w salonie Monsieur Brissetta. Muszę się dowiedzieć, co jest Monsieur. O, to jest ta... Marie? Caprit? Czy jakoś tak? Byłem ciekaw, co jest za drzwiami, a nie chciałem brać mojego gospodarza, bo... ...przesuwaniem. Po jego prosie, wiedziałem, jak dużą wagę Zaraz, dlaczego to jest rozbite wszystko? Coś mi tu nie pasuje. No to dobra, jeden z sąsiadów mnie widział. Idź na klatkę schodową. Otworzyłem drzwi i wyszedłem na klatkę schodową. Ojeny. Dzisiaj zbierze się ważne wydarzenie przyszłe. Oskarżony wynajął na swoje nazwisko pokój w hotelu Kokosy, znajdujący się w... Więcej w której zamieszkuje, to w tym pokoju około godziny. Oh shit. Stwierdzenie, że nigdy nie wynajmował pan pokoju w hotelu, byłoby głupie. Najlepiej, gdyby pan zeznał, że wynajmował pan na następnym, to może sądy wie, dlaczego to zrobił. Okej. Okay. A zaraz. A tu nie ma żadnego recepcjonisty. Jak ja mam za... Jak ja mam to wynająć pokój? Chyba... Tworzyłem drzwi... Chyba rozumiem. No, To jest dobre. Spoko. A i swoją drogą, to będzie co tydzień w niedzielę, Bohemian Killing. Gdzie jest Café de Paris? O, mogę sprintować. Zobaczymy w okolicy uliczki Montmartre. Nie przypomnę sobie tej części.
Czy to jest ten hotel? Służ bramę. Przyłem bramę. To jest chyba ten hotel, tak mi się zdaje. Wejdź do hotelu. Do hotelu Caucasus. Dobra. To pominąłem, bo w ogóle nie wiedziałem o tym. Chciałem po prostu zobaczyć, jak gra wygląda i jaka jest jej mechanika. Na Pixel Heaven. Zaraz jeszcze nie wiedziałem, co to jest, a teraz się tu bardziej zagłębiłem. To wszystko. Swoją drogą, muzyka jest bardzo fajna w tej grze. Polecam. Dobra. Halo? No i pokój wyjaśnię, czemu to zrobiłeś. Zwyczajnie najwyraźniej zauważył mój stan, ale zasady Savoir Vivre nie pozwoliły mu na komentarz. Chciałem wynająć pokój w hotelu, ale recepcjonista oświadczył, że pokój na moje nazwisko został już wynajęty. Powiedział, że znajduje się on na samej górze i dał mi zapasowy klucz. Muszę dodać, że rozmowa z tym człowiekiem nie odbyła się o 21.25, jak wynika z jego zeznań, tylko o innej godzinie. Cholera! Czyli pan, że to nie pan wynajął ten pokój? Tak, wiedziałem jednak, że to nie mógł być przypadek. Nazwisko Ethan jest rzadko spotykane. Proszę pan zatem dowiedzieć się czegoś więcej od recepcjonisty? Owszem, ale zasłoni się tajemnicą służbą. Wiedziałem, że nic z tego nie wyciągnę. Nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy. Mieszka pan obok hotelu. Dlaczego więc chciał pan wynająć tam pokój? Czasami spotykam się z dziewczynami z mojej rocz, a z uwagi na moją reputację wolę, by do tego typu spotkań nie dochodziło. Czy spotkał się pan z Marika w takim charakterze? Nie, sędzio, nigdy. Rozumiem, proszę kontynuować. Jasna cholera, zapomniałem o tym zegarku! Dobra, oskarżony wynajął na swoje nazwy bla bla bla. Zmień event. Skąd wszedł do swojego apartamentu w towarzystwie Marika Petru? Bo nie chciał przedstawić na nim pracę w maszyn turcu. Dobra, czyli zaprosiłem ją do mojego mieszkania. Ale to by było na tyle z tego odcinka, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Taki troszeczkę krótszy, bo nie pół godziny, ale dobra. Zrozumcie, że jest już 21.09 i ja bym chciał to zrobić i wysłać jeszcze. A więc tak, to by było na tyle w tym odcinku. Będę przewidzieć, odprowadzić oskarżonego do aresztu. A więc, innymi słowem... Aha, muszę z gry, świetnie. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!